się urodziłam na Pradze. To znaczy od tego zacznę. Wrażanie w ogóle są ludzie niesłychanie społeczni. I to nie są tacy społecznicy, wiesz, co to kazania robią. Nie. Oni są prawdziwie społeczni. Oni potrafią sobie pomagać. Mhm. Oni potrafią się krytykować nawzajem. I oni potrafią pouczać dzieci na przykład w tramwaju. To co ci opowiadam, że chłopak siedział, a wsiadł jakiś pan z laską, a on dalej siedzi. I natychmiast cały kawał tramwaju tłumaczy mu, jak on źle robi. Wiesz, i nawzajem się wymieniają zdaniami i tu jest już towarzystwo. I czego w Śródmieściu byś nie znalazł. Takich towarzystw, wiesz, nagłych. Nagłych pokrewieństwa dusz, no nie wiem, jak to nazwać. Może się wygłupia. Na Jagiellońskiej były kłopoty z tymi kamienicami. Tam były jakieś awantury związane ze spadkami i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc widać, jedzie autobus, ja z tego autobusu patrzę, jak gdzie siedzi kobieta z tym malcem takim i widać ten wielki napis, kamienica z przekrętami. No, a dziecko tak ciągnie swoją mamę. Mamo, co to znaczy kamienica? Bo on doskonale wiedział, co to są przekręty. Bo takie rzeczy się na Pradze wie. No właśnie, a co właśnie, czy jeszcze coś, to jakby powiedzmy to wyraźnie właśnie, co odróżnia Prażan, co wyróżnia tą zbiorowość od na przykład mieszkańców Powiśla czy mieszkańców Śródmieścia? No właśnie to, o którym czuję, jakaś społeczność, która ze sobą ma dużo wspólnego i jest to rodzaj wspólnoty takiej. A szczególnie kiedyś było bardziej, bo teraz jest dużo obcych ludzi, ale prawdziwi Prażanie, przecież ta cała Ząbkowska tam i to wszystko, no to jest egzotyka wręcz. Tylko trzeba się do tego ustawić odpowiednio, wiesz, nie krytykować i nie narzekać, tylko pomyśleć, że to jest taki folklor, a nie inny. No. Na Pradze właśnie ta gwara do tej pory istnieje. I to jest zachwycające. I to stwarza tą rodzinność taką tego miejsca, tą wspólnotę. To jest ciekawe. Bo tutaj właśnie jest ta obojętność ludzka. Odczuwalna w Warszawie, a szczególnie w Śródmieściu. Czyli pani mówi o tym, że język też wpływał na więzi. Oczywiście, oczywiście. Chodziłam do szkoły muzycznej dwa lata. I na jakim instrumencie? Na pianinie oczywiście. Ale jak zaczęłam myśleć o sztuce i jak się zetknęłam z rzeźbą i przyszłam do tej mojej pani nauczycielki, ona mówi do mnie, ma pani wspaniałą, olbrzymią rękę, dużą rękę. Ja mówię, ale to nie do tego ręka, tylko do młotka. Do młotka? No mówię, tak, będę rzeźbiarką. I tak się skończyła moja szkoła muzyczna. Pytanie, jak w PRL-u można było utrzymać się z rzeźbienia? Otóż to. I tu nawiążemy do mojego czasu akademii. Jak można było się utrzymać?
ja sięgnę do Pragi i do pierwszych praskich pomników. Jak ja byłam w tej pracowni, w której mnie tam koledzy zaprosili do pracy, to kiedyś przyszli autorzy, koledzy starsi, od tej rzeźby czterech smutnych, jak myśmy to nazywali, niektórzy mówili czterech śpiących. Więc jak oni przyszli, to ja mówię, co wy, jak byście mogli to? Tak dla tych ruskich się podporządkować? A oni mówią, dzieci, no stuknij się w głowę. A dlaczego oni są smutni? To mnie zupełnie zatkało. I zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na ten pomnik. I bardzo mnie boli fakt, że go już nie mam. Nie wiem, co się z nim stało. Bo to była walka o przeżycie, ponieważ nie było możliwości zarobkowania, jak tylko propaganda właśnie socjalistyczna, bo inaczej nie byłeś kupowany, bo byłeś wykreślony.